Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj bardzo nietypowa forma spotkania, a mianowicie przeczytam dla Was opowieść pod tytułem Książę Monet. Jest to opowieść mojego autorstwa i tłumaczę dla Was znaczenie tej bardzo niezwykłej i głębokiej w swoim przesłaniu karty Tarota. Zaczynajmy. Życzę przyjemnego słuchania i oglądania. Powoli zapadał zmierzch. Ptaki wesoło ćwiergotały w zaroślach, a cykady rozpoczęły niezwykły koncert powitalny na cześć bogini noc. Dziewczyna podniosła się z ziemi, otrzepując z sukni nasiona traw i drobne listeczki ziół. Nadal myśląc o spotkaniu z władczą boginią starości, spokojnie ruszyła w stronę domu. Po chwili dotarła do leśnej drogi, która wiła się malowniczo w kierunku wybrzeża. Szła w zamyśleniu, analizując każde słowo władczyni, gdy usłyszała nieziemski łoskot, który w formie echa odbił się od ściany lasu i falą rozpłynął się po okolicy. Zanim zdążyła zlokalizować źródło hałasu, zza zakrętu wypadł z niezwykłą prędkością olbrzymi zaprzęg. Dziewczyna z przestrachem uskoczyła w bok, cudem ratując życie. Niestety z tej właśnie strony drogi płynęła rzeka i pobocze od razu przechodziło w stronę skarbu. Nie mogąc utrzymać równowagi, dziewczyna runęła w dół. Z przerażeniem próbowała uchwycić się gałęzi i kępek trawy, ale bez skutku, z niezwykłą szybkością zsuwała się w kierunku rwącej rzeki. Nagle na nadgarstku poczuła jakąś nieziemską siłę i zawisła w powietrzu. Z zaskoczeniem popatrzyła w górę. Ponad kępami trawy na brzegu stał młody mężczyzna, patrząc w dół w jej kierunku. Widziała, jak poruszył dłonią, którą wyciągnął w jej stronę i w sekundzie coś niezwykłego z wielką siłą pociągnęło ją w górę. Zanim zdążyła krzyknąć z przestrachem, stała już z powrotem na drodze. Jakaś magiczna moc, energia. Przecież dzieliło ją od mężczyzny dobre kilka metrów. Badawczo spojrzała na nadgarstek, ale nie było na nim żadnego śladu. Podniosła głowę. Tuż przed nią stał wytworny, nieznajomy. Mężczyzna uśmiechnął się przyjaźnie. Ciemne, błyszczące włosy lekkimi lokami otaczały jego niezwykle piękną twarz o klasycznych rysach i jasnej skórze. Brązowe oczy o głębokim spojrzeniu mierzyły ją z zainteresowaniem. Był dumny i w pełni świadomy nie tylko własnej urody, ale także energii, które otaczały go nieziemską, erotyczną aurą. Bogato zdobione aksamitne ubranie dokładnie podkreślało zalety figury i władczą postawę ciała. W dłoni trzymał ogromną laskę na kształt pastorału, wykonaną z czystej, błyszczącej miedzi, zwieńczoną kulą ognia i krzyżem z czarnego turmalinu. Na piersi, jakby chroniąc splot słoneczny, królował iście królewski, drogocenny amulet w formie miedzianego byka, wysadzony szmaragdami. Dłoń, którą trzymał niezwykłe berło, ozdabiały ogromne pierścienie, a każdy z nich mienił się, jakby żyjąc własnym życiem. Rubin pulsował krwawą czerwienią, opal wszelkimi barwami całego spektrum, a szmaragd głęboką, soczystą zielenią. Cóż za miłe spotkanie, powiedział mężczyzna, uśmiechając się z nieukrywanym zainteresowaniem, ukazując rząd prostych, białych zębów. Czy ja śnię? Odparła dziewczyna lekkim szeptem, jakby sama do siebie. Wygląd mężczyzny był tak niezwykły, że musiała lekko uszczypnąć się w ramię, by sprawdzić realność własnych odczuć. Obraz jednak
jak sam ból, były rzeczywiste. Nie były to żadne senne wyobrażenia wykolejonej wyobraźni. Mężczyzna, widząc jej zaskoczenie, znów uśmiechnął się i wyciągnął dłoń w jej kierunku. Mimo odległości, dziewczyna poczuła ciepło i energię, która z lekkością i szybkością rozeszła się po całym jej ciele. Nagle energia ta, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przekształciła się w niezwykle silne uczucie pożądania. Cofnęła się z przerażeniem, a mężczyzna wybuchnął śmiechem. Na jego twarzy objawił się triumf zadowolenia. Rozkoszuj się twoją cielesnością i bogactwem ziemskich rozkoszy, powiedział i ponownie skinął dłonią w jej kierunku. Znów poczuła ten sam dreszcz. Ze złością machnęła ręką, chcąc przerwać strumień energii i rzeczywiście siłą własnej woli zakłóciła połączenie. Zmysłowa rozkosz może przejść w nauk, a nasze ludzkie, cielesne popędy mogą w pełni nas zniewolić. Ta swoista forma niewolnictwa to stałe dążenie do zaspokajania naszych materialnych potrzeb, rzuciła ze złością. Bzdura, odparł dumnie mężczyzna, cofając dłoń. Chodź ze mną do mojego królestwa. Usuń twoje blokady i w pełni oddaj się cielesnym potrzebom i skrytym impulsom. Korzystaj z daru twojego kobiecego piękna. Pożywienie, seksualność, materialne bogactwo czekają na to, by wziąć je w posiadanie, brać, dawać i świętować. Jestem władcą królestwa Monet, księciem Monet. Chodź ze mną. Oczy mężczyzny zabłysły władczo, jakby nie znając sprzeciwu, wyciągnął dłoń w stronę powozu. Dziewczyna odwróciła głowę we wskazanym kierunku. Na środku leśnego traktu stał iście książęcy zaprzęg, ciągnięty przez olbrzymiego byka, symbol seksualności, cielesności i skrytych popędów. Powóz był otoczony energią w formie okręgu i elipsy, jakby utkany z czystego złota w formie dojrzałego wina. W moim królestwie łączę żywioły. Cierpliwość, wytrwałość, cielesność, praca nad samym sobą, konsekwencja w dążeniu do celu zostaną nagrodzone rozkoszą. A rozkosz cielesnych doświadczeń jest nagradzana duchowym rozwojem. Wino jest ukoronowaniem ciężkiej pracy w moich winnicach i rozkoszą dla ciała i ducha. Tak jak osiągnięcie życiowego celu z zachowaniem cielesnego piękna. Materialne ciało, zdrowie jest lustrzanym odbiciem życia. Gdy patrzę na człowieka, widzę nie tylko kim jest, ale także co jest jego celem, w którym kierunku podąża. Każda myśl znajduje odbicie w ciele. Każda choroba jest wyrazem myśli i działań. Patrząc na daną twarz, wiem, jakie myśli ją kształtują. Opętnięte kąciki ust to zgorzkniałość i smutek. Zagubienie siebie i własnego życiowego celu. Roześmiane pajączki wokół oczu to wyraz radości, spełnienia, pożądania, podążania do celu, realizacji, powołania. Rozkoszowanie się własną cielesnością, wykorzystanie własnych talentów to droga do zrozumienia. Talenty muszą być w pełni wykorzystane, by przyniosły dojrzałe owoce. Talenty niewykorzystane to nie tylko zmarnowany dar, ale także obraza boskości. Gdy wasze ludzkie życie dobiega końca i stajecie przed energią Stwórcy i oddajecie mu wszelkie dary, których nie wykorzystaliście, to tak, jakby otrzymać prezent od przyjaciela, by po kilku dniach cisnąć go w jego dłoni z powrotem, mówiąc, że ta rzecz jednak
nie była Ci potrzebna. Jeśli boska siła wszechświata daje Ci coś w prezencie, to z tego korzystaj, by nie ściągnąć na siebie bezgranicznego gniewu energii. A jeśli zagubiona nie wiesz, co jest Twoim talentem, to nadszedł najwyższy czas, by skupić się na jego poszukiwaniu. Korzystaj z cielesności. Moim zdaniem złoty środek jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż oddanie się ziemskim rozkoszom wymaga najwyższej uwagi i duchowej wolności. Gdyż liczy się nie tylko ilość, ale głównie jakość, która to gwarantuje prawdziwe zadowolenie i spełnienie. Powiedziała z przekorą dziewczyna. Książę tylko uśmiechnął się ze zrozumieniem i odparł. Cielesno-materialne połączenie własnego ja z doświadczeniem czujności i miłości gwarantuje zrozumienie celu istnienia tutaj, w tej materialnej powłoce. W pewnym sensie przyznam Ci rację, gdyż odrzucenie cielesności jest tak samo złe, jak bezgraniczne i stałe zaspokajanie jej potrzeb. Cielesność służy do zbierania doświadczeń. Dlatego przychodzisz tutaj na Ziemię w formie materialnej, a nie tylko duchowej. Pełna koncentracja na duchowości i odrzucenie cielesności, jak i pełna koncentracja na cielesności z negowaniem duchowości, to dwie równie błędne drogi. Władca ziemskich rozkoszy znów uśmiechnął się przyjaźnie, zmierzył ją od stóp do głowy, westchnął przeciągle i bez słowa ruszył w stronę powozu. Gdy zasiadł, jakby od niechcenia, uchwycił wodze utkane złotem i drugimi kamieniami, znów spojrzał na dziewczynę. Powodzenia, moja piękna, w odkrywaniu złotego środka i przejmowaniu ziemskich podarunków. Bądź cierpliwa i wyrozumiała. Każdy robi błędy. Każdy zbiera doświadczenia. Stwierdził z uśmiechem. Po czym sięgnął za siebie, uchwycił w dłonie kiś złotych winogron, które pod wpływem dotyku zmieniły się w soczyste, dojrzałe owoce, po czym podał je dziewczynie. To grona z moich winnic. Wybrane i pełne słodycze. Dodał. W tym momencie dziewczyna znów poczuła to znane ciepło, które ponownie oblało jej ciało dreszczem pożądania i rozkoszy. Odczuła, że za chwilę straci nad sobą wszelką kontrolę, a rozsądek ustąpi miejsca skrytym impulsom i obdarzy władcę Królestwa Mony zaufaniem i uczuciem. Ostatkiem sił odrzuciła natrętne myśli, z wdzięcznością przyjęła podarunek. Proszę, spróbuj smaku winnej słodyczy, zachęcił ją mężczyzna. Oderwała część owoców i rozgryzła je w ustach. Były pełne nieziemskiego aromatu. Czujesz smak. Rozkoszujesz się słodyczą. To właśnie odczucie możliwe jest tylko w cielesnej powłoce. Nawet najbardziej wyrafinowana wyobraźnia nie potrafi opisać tego realnego, materialnego i cielesnego doświadczenia. Twoja dusza potrzebuje Twojego ciała, by zebrać takie i inne doświadczenia, by coś odczuć, posmakować. Bez ciała nie możesz zrozumieć ani rozkoszy, ani bólu. Cielesność jest niezbędna, by w pełni coś odczuć. By jednak całkowicie coś zrozumieć, musisz połączyć cielesne doświadczenie z tym, co duchowe. Czyli pozwolić na transformację cielesności w duchowe doświadczenie. Gdy czegoś doświadczasz, na przykład czujesz smak winogron, to drugim etapem jest przenieść to cielesne odczucie w duchowe zrozumienie. Jeśli tylko odczuwasz coś cieleśnie, na przykład dobre jedzenie, ubranie, związki międzyludzkie i nie reflektujesz tego w Twojej duszy,
tylko od razu biegniesz do kolejnych przeżyć, to twoje życie straci wartość. I odwrotnie. Jeśli odrzucisz wszystko to, co materialne i tylko coś sobie wyobrażasz, to marnujesz boski dar życia. Wyobrażenia to duchowość i możesz je snuć bez ciała. To materialne spotkanie ze mną, mój dotyk, smak mych podarunków, to cielesność, którą teraz powinnaś przerobić duchowo, wyciągnąć wnioski i wykorzystać je na twojej dalszej drodze. Dziewczyna z westchnieniem szepnęła: wybacz, książę, ale to przesłanie jest dla mnie tak tajemnicze. Przypomnij sobie, uśmiechem odparł mężczyzna. Przypomnij sobie, po co tutaj jesteś? Dlaczego wyglądasz tak, a nie inaczej? Dlaczego otrzymałaś te, a nie inne talenty? I dlaczego urodziłaś się w tej, a nie innej rodzinie? Dlaczego twoja dusza wybrała tą cielesną powłokę, to otoczenie, tą rodzinę? Co twoja dusza pragnie odczuć? Jakie doświadczenia są dla niej konieczne, by iść dalej? Przypomnij sobie. Co jest twoim powołaniem, twoim celem w tym życiu? Realizuj twój cel i nie trać cennego czasu ani na te cielesne przyjemności, które są zbędne i tylko odciągają cię od prawdziwego celu twojej duszy, ani na rozmyślania, wahania, odrzucanie cielesności, ascetyzm. Bo odrzucenie cielesności jest chore, wypaczone i złe. To odrzucenie boskiego daru życia. Bóg dał ci duszę, która przechodzi w różne ciała i zbiera cielesne doświadczenia. A każde cielesne doświadczenie odbija się na twojej duszy i zostawia na niej ślad. Kształtuje ją, rozwija lub niszczy i zniekształca. Cielesne doświadczenie, zgodne z celem danego życia, budują, kształtują, upiększają, rozwijają duszę. Cielesne doświadczenia niezgodne z celem twojego życia niszczą, zniekształcają, oszpecają twoją duszę. Nie ma innych, prostszych wyjaśnień. Uśmiechał się mężczyzna. Te muszą ci wystarczyć. Idź i realizuj cele twojego życia. Niech moc będzie z tobą. Żegnaj. Książę ściągnął wodze i wyrzekł słowa w nieznanym języku. Wóz ruszył do przodu z zawrotną prędkością. Podmuch wiatru targnął jej suknią i rozrzucił włosy. Tuman kurzu oblał całą okolicę. Proch wdarł się w jej nos, oczy, usta. Zaczęła kaszleć. Gdy znów nabrała powietrza, powóz zniknął. Ale nie był snem. W dłoni trzymała złote, pachnące winogrona. Moi kochani, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria.